máis drama. Idziemy skorzystać z dnia otwartego w centrum tenisowym na plaży Queens w ramach US Open 2024. Mamy płonne nadzieje spotkać gwiazdy tenisa światowego, a także wypić jakieś dobre drinki, pokręcić się, no i może zobaczyć, jak w środku wygląda stadion Arthur Ashe. Zobaczymy. Idziemy do bramek, żeby posprawdzali. Co? Wody nie można, napojów nie można, trzeba wypić. A, trzeba wypić. No to niestety. No więc wody nie można w szklanych butelkach, ale w plastikach można. Generalnie nie można plecaczków, ale jakieś torebeczki można. Plecaczki można gdzieś tam zamknąć w jakichś zamkach, w szafkach. Zaraz przy wyjściu jest informacja dla gości i sklepik z ciuchami i już pierwsze żarcie. Mały smuteczek. Teraz? Okej, teraz. Wchodzimy? Wchodzimy. Dziękuję. Można swoją piłeczkę stworzyć. Ciekawe. Różne takie jakieś aktywności i zabawy. Gry i zabawy. Dla dużych i małych. Tak, można sobie poćwiczyć. PlayStation. A tutaj można kupić piwko, takie lekkie. Light beer. Heinekena. It's a screen day. Thank you. Oh. Thank you. Hi, hello, may I? Yes. Just two, thank you so much. Perfect. No i mamy sunscreen. A tu są double w tequili. Super.
choice? Or? Yeah, two palamas. Okay. Balance. So you just need to push, pick one of these tip options before you can pay with your card. Thank you. You're welcome. Enjoy. Thank you. Największy stadion. To dzisiaj będą tutaj rozgrywane półfinały, między innymi półfinały kobiet, niestety już bez ich. I zamknęli nam przed nosem dla zwiedzających. Co za niefart. A tu są panie z linii Emiratów Arabskich lotniczych, które wczoraj dostawały piłeczki podpisane przez półfinalistki. Nie będą w biznes klas rozdawać. Tutaj mamy różne sklepiki i miejsca do zdjęć, chyba tam wcześniej byłem. Ale tutaj są sklepiki. Jeszcze tutaj jest też sklepik oficjalny. Co my tutaj mamy? Czepeczki, takie różne rzeczy. Thank you.
a na stadionie to największe słychać aplauz. Teraz grają juniorzy deble. Zawodnicy niepełnosprawni na wózkach. Szacun wielki. Wielki szacun. Wow. Super. Jest kolejka za Emiratami. To może te piłeczki rozdają. Nie. Tanie loty. Loteria. Wszystko z piłeczek. Tak, to można, jak ktoś sobie przypomni film Faceci w czerni, to będzie wiedział, o co chodzi. Scena z Faceci w czerni. Man in Black. Czas goni nas. Są znowu sklepy z gadżetami, w sensie sponsorskie punkty, gdzie jakieś rzeczy się wygrywa, jakieś tam tego typu gadżety. No jest to naprawdę dobrze zorganizowane. Zresztą jakby mogło być inaczej. No ważne. Po co? Nie wiem, ja też nie wiem, po co my tu w ogóle stoimy, no ale... Spróbujemy tego. Najpierw ty będziesz robić to. Zobaczymy, jak ci pójdzie. You guys come back around. Step right up, step right up. Okay. See? Positivity. Oh my god! Frank, it's a winner! Zabawy wciąż dalsze. To są jogurty. Sponsorzy tych zawodów US Open.
kolejni. Na warcy inni. No jeszcze drugą torbę dostaliśmy. Nie ma to jak zabawa. Inna prawa. Łapaj. Dobra, to się wydnia. To się wydnia. Naprawdę fajnie spędzamy dzień. W drzwiach otwartych, US Open. Zaoszczędziliśmy 1400 dolarów. Aha, i tu się pojawi zaraz słynna historia, jak zaoszczędzić 1400 dolarów, wcześniej je wydając. Tak. Nie ma to jak być się cebulakiem. Zamiast przyjść na mecz porządnie, wydać 1400 dolarów za dwa miejsca na tym stadionie, żeby obejrzeć półfinały kobiet dzisiaj o 7:00. To nie. Bo trzeba oddać bilety i przyjść za darmożkę i pobrać różne gadżety. A historia o biletach w tym momencie. 3 września po inflacji po północy zdecydowałam, że to nie jest spontaniczne, że kupiłem bilety. To był całkiem niezły sektor. No i też miałem całkiem niezłą cenę. To jest 700 dolarów za osobę, czyli 1400 plus podatek. No i niestety Iga nie dostała się do półfinałów, a my nie chcieliśmy oglądać jej przeciwniczki. Udało się sprzedać bilety 2 godziny na Ticketmaster, czyli dokładnie na tej platformie, gdzie bilety przedtem kupiłam. Celestynka. Każde czerwone autko jest szybkie. Piękny dzień dzisiaj, naprawdę. 5 września, w czwartek. Pogoda, tak, pogoda wymarzona dzisiaj. A my jesteśmy tutaj. Tak, a tu wszyscy czekają na celebrytów. Mnie. To chyba będzie jakaś imprezka. After party. No to chyba żegnamy reklamy. Idziemy coś zjeść i spadamy. Dzisiaj mniej sportowo, bardziej niezdrowo. Bye.
zobaczenia i to za rok. Obiecujemy sobie i tobie. Do zobaczenia w ćwierćfinałach, półfinale i najlepiej w finale. I tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszą relację. Piłeczka musi być. Hi, hello, how are you doing today? Good. Thank you. You need a bag? Yes, please. Thank you so much. No i pragniona torba jest. Jest z fajką w zębach. Sorry.